Rozpoczynamy. Proszę bardzo. Mam być może pyszną, a być może zabójczą zupkę. Skala ostrości 10 na 10. Powiedz nam o tym, co czujesz. Nie mogę mówić. Co to mamy gdzieś w menu? Ja ten próbuję mi wrzucić na minę z jakimś osą z ukrymy. Dasz radę. Tam nie połowaj emocji, to ty byłeś pracodawcą. No faktycznie jest. Ale spoko. Taka fajnie, fajnie, tak. Człowiek czuje, że żyje, nie? Pikantne. Jest jedna rzecz, która sprawdziła, że płakami prawie tego nie zjadłem. To był helski burger na Helu. Taka gra słów. Mm-hmm. Tam jest. Tam była Carolina Reaper, nie jestem pewien. Mm-hmm. Na druga najostrzejsza papryczka na świecie. To była druga w takiej matki. Na Portal Show, a dokładnie na zapowiedzi spektaklu o tytule Trickerion. Gwiazdą wieczorów będzie tytułowy Trickerion. Więc jeśli nie chcecie przegapić magicznego show, zamówcie w przedsprzedaży, a w momencie, gdy do Was dotrze, stanie się już tylko i wyłącznie piękna magia. Ja już testowałem, ja już grałem i z czystym sercem polecę to show. Jakby ja mam już ostrzejsze rzeczy niż to, ale chyba nie zamierzam iść więcej. Porzucona na zawsze. Jednak płaczę. Czy ty się wychowałeś jedząc papryczki i chili? Nie, zacząłem cokolwiek do swojego jeść jakieś może rok temu. Serio? Tak, to byłem taki bardzo vanilla. Nawet nie płaczesz. Płaczę w środku. A z drugiej strony ja jestem alergii, także zawsze tam jakieś łzy w oczach. Dzięki za możliwość takich wspaniałych doznań. No mi przypomina historię z Paco, nie wiem, nie słyszeliście. Pojechaliśmy do Bangkoku na Simon Expo. No i poszliśmy do... Zara! Przepraszam. Poszliśmy do restauracji, gdzie dawali ramen. I wziął... Bo tam było, można wybrać sobie samą skalę ostrości. Znaczy, najpierw łagodny, B i tak dalej. I później ostry w skali 1 do 5. On wziął najbardziej łagodny. I też raz go zjadł, ale był faktycznie doświadczony, bo wcześniej brał takie właśnie średnio przyprawione, średnio ostre i mówi tam... Czemu tam... Paco tego nie zaniosłeś? Paco by umarł, to... Jemu już wystarczy złamana ręka, myślę, że już nie potrzebuje więcej problemów. Nie, on by nie spróbował, on już wie, on zna dobrze swoje... Dzisiaj są Halloweeny, więc postanowiliśmy, że wszyscy w firmie się przebierzemy. Zobaczmy, jak nam wyszło. No to się rozmieści. Dla ciebie. Dla ciebie. Od razu lepiej. Zostałeś pastorem. Dzięki. Brałeś się za smutnego informatyka? Jakoś tak pasuje. Żeby kontrastował się z tym aniołem dla nas. Nie widzę różnicy. No. Od razu lepiej. Tak trzeba żyć. Jak działałby Enderman, gdyby miał złamaną rękę? Nie działał. Niestety będzie za mnie dumny. Ale to musisz trzymać, bo Enderman kradł. Aha, ma ten. Kradł klocki, nie? Ukradłeś klocka. Cześć, z tej strony Barolek. I Gandalf. Z kanału Plaszówki Online. Witamy na vlogu portalowym. Dzisiaj będziemy, zaraz zaczynamy grać w Voidfalla, czyli najnowszy tytuł Portalu, który albo ma premierę już, albo miał, albo zaraz będzie miał, bo nie wiem, kiedy to pójdzie. I jeżeli chcecie zobaczyć, jak sobie poradziliśmy z pustką, z tym zrodzonym z pustki tak naprawdę,
Tak jest. W scenariuszu dwuosobowym rywalizacyjnym, czyli będę niszczył Gandalfa, a on będzie niszczył mnie. No, zobaczymy. Raczej on mnie punktowo, bo tak to zazwyczaj wygląda. To oczywiście zapraszamy na nasz kanał Planszówki Online na YouTubie. I co możesz powiedzieć o tej grze, tak na szybko? Chciałem powiedzieć szybki 4X, ale szybki to raczej nie jest stosowne słowo w tym przypadku. Jest to dosyć rozbudowana gra, bardzo zaawansowana, z wielością, mnogością decyzji, która potrafi trwać całkiem długo, ale wynagradza to całą rozgrywką i tym, co się dzieje na planszy. A dzieje się dużo. Także Mindtash i Portal jak zwykle dochodzi. My pozdrawiamy wszystkich widzów i do zobaczenia w przyszłości. Hej. Zaakceptowaliśmy sampla FCM Ketchup. A nowe dodatki do Too Many Bones już są w trakcie druku. Dodruk Rush już jest w transporcie. Dekrypto, wersja jubileuszowa w transporcie, więc niebawem u Was. Zdrowie prezesa. Najlepsze przebranie ma Dawid, Polerna Niewitka. Duch Dawida. Nie, może się nie zmieszczą. Szkoda. Ale to czapka ej, też fajnie wygląda. Ale nie wchodzi mi w głos. Taką Cruellą, nie Demon, Cruellą Dymon. Nie, jeszcze. To chodź z nami. Nie no, to słyszymy to kiedyś. Cruella Dynią. Ale ty nie masz włosów, to może być. Jak się posmarujemy? No, oliwimy. Mogę ci poczekać z góry, mogę ten. Sinbad, nie żeglarz. Sinbad dyniarz. Kto się nie boi? Pogłaska dwieńczka? Nie, ja się nie boję. Ja się mało czego boję. Ale że on słodki. A dynia jest piękna. Chcesz się przymierzyć? Nie wejdzie na to. Nie. Boję się, że za mną. To jest jak Excalibur, nie? Tylko godni mogą założyć. Szorstki. Dobry piszek. Dobry. Szorstki. No i teraz to... No i takie przebranie powinno być od rana. Tak, i do końca dniówki teraz tak pracujesz. Tak właśnie się robi gry u nas w pracy. Takie osoby tu pracują. A pomidziejeczko? Rozmach strategii 4X i decyzyjność gier euro. W tym tygodniu premierę ma Voidfall. To wielkie pudełko oferuje rozgrywkę pełną napięcia, głębokiej strategii oraz niezwykłych możliwości. Pełnymi garściami czerpie z gatunku 4X, łącząc strategiczny rozmach z zarządzaniem zasobami, trudnymi decyzjami i rozgrywką znaną Wam z gier ekonomicznych typu euro, w których nie będziemy polegać na szczęściu ani na rzutach kostkami. Voidfall jest to tytuł, który podbił serca graczy swoją złożonością, ponieważ na serwisie BGG ma ona ponad 4,6 w skali 5, więc jest to jeden z najbardziej złożonych tytułów na świecie. Na kampanii ta gra zebrała ponad 12 tysięcy wspierających, o czym może świadczyć ocena 8,6 na BGG. Więc jeśli szukasz dużego, super wykonanego 4X-a w grze euro, to jest tytuł dla Ciebie. Także w tym tygodniu jest premiera Voidfalla, więc szukajcie go w dobrych sklepach z grami planszowymi. No i witamy we vlogu, powolutku dochodzimy do końca tego cyklu. Rok 2021, dwa wielkie wydarzenia dla naszej firmy. Jedno to wydanie oficjalnej gry w świecie Dune. Tutaj mam prototyp Preta Duner. Natomiast oczywiście wiecie, jak wyglądało prawdziwe pudełko Duna, Sekrety Rodu. Wielkie wydarzenie, spełnienie marzeń z dzieciństwa i zrobienie oficjalnej gry o Dunie. I drugie wydarzenie tego roku, Dreadful Circus, czyli gra Bruno Faidutiego, mojego idola planszowego, twórcę słynnej Cytadeli i my jako Portal Games wydajemy na cały świat jego grę. Oby te dwa tytuły, to nie jest po polsku zdanie, co? Możemy tak jakoś że obydwie te gry zakończyły się dość dużym... Można mieć fuck up w tym blogu, czy nie można? Czy to się wypinga? Można wypingać. Można wypingać. Zakończyli dużym fuck upem. Wokół Dune masa negatywnych recenzji, że zbyt prosta, że za łatwa i że w ogóle wam się nie podobała. A z Dreadful Circus z kolei mega się tam ścieliśmy przy wydaniu z Bruno Faidutim niestety.
przy oby tych dwóch grach, znowu to jest nie po polsku raczej zdanie, jest masa historyjek mega ciekawych, których nie mogę opowiadać przez kolejne 10 lat. Więc musicie odczekać to. Natomiast to, co się wydarzyło przy robieniu Dune'y, to nie uwierzycie. To głowa mała, jakie tam były przygody, tylko nie mogę, bo kontrakty, nie mogę na się tego wypowiadać. A jakby mnie ktoś kiedyś na komencie upił, to nie uwierzycie, co ja opowiem o Dune'ie. I z Dreadful Circus i z Pięciem z Bruno także jest kilka niezłych historii, ale także nie chciałbym ich na razie opowiadać jeszcze zbyt wcześnie do tego. Więc chyba dochodzimy do momentu, kiedy ja mam już dobre historie, ale jeszcze jesteśmy zbyt współcześnie, żeby o nich opowiadać, co? Że spodziewamy się za 10 lat, to będą fajne historie. Dune'a i Dreadful Circus, totalne przygody, hardkorowe historie, straszne rzeczy, ale nie mogę o tym mówić. To do zobaczenia za tydzień. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Chować się. Jeśli spodobał wam się ten film, to zachęcamy do subskrypcji. One są wszędzie. I zerknijcie na inne filmy na naszej stronie, na naszym kanale. Wow.